Policja poszukuje jednego złapali, proszę państwa. Na konferencji prasowej Starskrua rzeczniczka prasowa Federalnej Prokuratury Frauke Keller, dodając, że wszystko wskazuje na to, iż wtorkowy atak był aktem terrorystycznym motywowanym religią islamską. Jeden z podejrzanych trafił do aresztu tymczasowego. Rzeczniczka prokuratury ujawniła, że bomba była bardzo niebezpieczna. Ładunek był wypełniony metalowymi elementami. Jeden z nich zbił się za głowę jednego z pasażerów autobusu. Dlatego teraz możemy mówić o szczęściu, że nie stało się nic gorszego. Obszar rażenia ładunku wynosił ponad 100 metrów. Frau Keller dodała, że w tej chwili prokuratura rozważa wystąpienie do sądu o nakaz aresztowania zatrzymanego. Śledczy jeszcze nie wiedzą, w jaki sposób bomba została odpalona. Sprawę bada specjalistyczny zakład kryminalistyczny. Waldemar Maszewski, Polskie Radio. Jeszcze nie wiedzą. Przełożony z czele nadboru Sidortman ZS Monaco ma się rozpocząć zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego, którego wiadomości przedstawi Piotr. Debatę na temat sytuacji w Czerni i dyskusję podczas głosowania nad zmienionym projektem rezolucji, która potępia Watykan. W wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc je na siebie, nasz grzech w przebaczenie, naszą śmierć w zmartwychwstanie, nasz lęk w zaufanie, wskazał dziś Ojciec Święty Franciszek. W cotygodniowej katechezie papież nawiązał do słów Chrystusa, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W tym kontekście Ojciec Święty zaznaczył, że Jezus przyniósł na świat nową nadzieję i uczynił to na sposób nasienia. Dodał, że Jezus żył miłością aż do końca, dając się złamać przez śmierć jak ziarno pod ziemią i właśnie tam, w skrajnym punkcie swego poniżenia, który jest również najwzniosniejszym punktem miłości, zeszła nadzieja. Tak więc w wydarzeniu Paschy Jezus przekształcił, biorąc na siebie nasz grzech, przekształcił w przebaczenie, naszą śmierć przekształcił w zmartwychwstanie. Nasz lęk zaufanie. Oto dlaczego tam na krzyżu zrodziła się i zawsze urodzi nasza nowa nadzieja. Oto dlaczego z Jezusem wszelkie nasze ziemności, grzechy, przechodzą razem w świat. Każda porażka, zwycięstwo, każde rozczarowanie przekształca się w nadzieję. Papież pozdrowił też pielgrzymów, zwracając się do Polaków. Ojciec Święty powiedział: Cari fratelli e sorelle, drodzy bracia i siostry, wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Niech Triduum Paschalne będzie dla Was i dla Waszych bliskich czasem nadziei, która niesie wewnętrzny pokój i pragnienie uczestniczenia w chwalebnym życiu Chrystusa. Zatrzymajmy się przed Jego krzyżem i przed pustym grobem, aby przekonać się, że z Nim nic nie jest stracone. W Nim zawsze możemy mieć nadzieję. On jest naszą nadzieją. Z tym życzeniem serdecznie Wam błogosławię. Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać też na antenie Radia Maria. Rozpoczęła się doroczna odprawa kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. Wśród tematów są m.in. implementacja postanowień szczytu NATO, zmiany w systemie dowodzenia, a także pierwsze wnioski ze strategicznego przeglądu obronnego. Spotkanie w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego rozpoczęło się od uroczystego powitania prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych Andrzeja Dudy. Obecni są też m.in. szef MON Antoni Macierewicz, a także wiceministrowie oraz szefowie wojskowych służb specjalnych. Są też wszyscy najważniejsi generałowie, w tym gospodarz odprawy, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Leszek Surawski. Podczas corocznej narady podsumowuje się realizację zadań z ubiegłego roku, a także określa priorytety dla resortu i wojska na kolejne miesiące. Zasadnicza część spotkania odbędzie się za zamkniętymi drzwiami. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zapewniającą prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi,
poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe przepisy regulują też m.in. kwestię dostępu do dokumentacji medycznej. Do tej pory ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uznawała dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień za prawo pacjentów będących w stanie terminalnym. Zgodnie z nowymi przepisami prawo do leczenia bólu będzie przysługiwało każdemu pacjentowi. Ma ono być realizowane zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. W Warszawie odbędą się dziś uroczystości upamiętniające oficerów zamordowanych w Katyniu, organizowane przez Komitet Katyński. Ma to związek z przypadającym jutro Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Z uwagi na rozpoczynające się Triduum Paschalne, doroczne obchody przeniesione na dziś o 19 w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie sprawowana będzie msza święta z udziałem asysty wojskowej, którą poprzedzi krótka uroczystość, mówi poseł Andrzej Marek, prezes Komitetu Katyńskiego. Daruj te reklamy. Państwo zobaczą, jak oni reklamy. Uroczystość nadania wyższego stopnia oficerskiego dla świętej pamięci Antoniego Wodzickiego, pseudonim Odyniec, żołnierza wyklętego zamordowanego we Wrocławiu w 1946 roku. Awans odbierze jego brat, ksiądz kapelan major Wodyński. Do zbrodni katyńskiej doszło wiosną 1940 roku zgodnie z dekretem władz ZSRS podpisanym przez Stalina 5 marca 1940 roku. NKWD zamordowało około 22 tysięcy obywateli polskich, w tym 15 tysięcy oficerów. Zbrodnia wyszła na jaw 13 kwietnia 1943 roku. Dziś zachmurza nieduże i deszcz wysoko w górach, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 8 do 10 stopni w rejonach podgórskich i na Podhalu od 5 do 7. Na szczytach Beskidów od minus 3 do 0, a w partiach szczytowych Tatr około minus 6 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, zachodni, na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali, ciśnienie będzie spadać. To były wiadomości w Radio Maryja. Na walkę o kulturę i wartości chrześcijańskie na przykładzie Poznania. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, których gośćmi będą pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej, a także radni miasta Poznania pani Lidia Dudziak i pan Mateusz Rozmiarek. Początek rozmów o godzinie 18.15 w telewizji Trwam, natomiast kontynuacja o 21.30 na antenie Radia Maryja. Serdecznie zapraszamy. Jest 10 minut po godzinie 12.00. Zapraszamy na spotkanie z Biblią. No przynajmniej nie wiem, czy pana, czy jeżeli chodzi o podróżenie, które się ze sobą mierzyć, wygląda dużo bardziej interesujące z punktu takiego z punktu widzenia sportowego. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz trochę nawiązuje do tego, o czym mówiłeś. Czy ten Ewangelia według świętego Łukasza. Sportowych, czy tak naprawdę sposób do tej kategorii, sposób ocenia do tej kategorii sportowych, po tym nie wiem o tym, co się działo. Nie, no, oczywiście, że ten mecz już wykracza poza ramy sportowe, wykracza pod wieloma świadectwo Jezusa o Janie. Straszliwy atak na piłkarze. Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni, trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale coście wyszli zobaczyć?
człowieka w miękkie szaty ubranego. Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach, ale coście wyszli zobaczyć proroka. Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiasty nie ma większego odjana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu przyjmując chrześcijanowi. Faryzeusze zaś i uczeni w prawie utarli zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od Niego. Sąd Jezusa o współczesnych. Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przemawiają jedne drugim. Przykrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie płakali. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel. Nie jadł chleba i nie pił wina. A wy mówicie, zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy. Je i pije, a wy mówicie, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność. Niewiele się mówiło, mówiło się też o pomysłu, ale była to absolutna sensacja. Tak, absolutnie tylko o tym, jak się prowadzi, bo całym szacunkiem dla drużyny Borussii Dortmund, że jak na to, no to to jednak wciąż drużyny aspirujące do tych największych, a Juventus i Barcelona to są drużyny, które nie tak dawno temu grały w trzecinach. Były to spotkania z Biblią w Radiu Maryja, wysłuchali państwo fragmentów z Ewangelii według świętego Łukasza, a czytali Halina Babonarska i Marek Prawat. Niestety polski napastnik nie wystąpił w tym spotkaniu, nie zdążył wyleczyć urazy barku po ostatnim meczu Bundesligi. No i niestety wyszło, że sądzimy, że śledzili to w drugim spotkaniu. Teraz będzie pokonać drużynę Leicester w Lidze Mistrzów Udaw Światowej czy w Lidze Angielskiej. Tak, no, drużyna Leicester to jest absolutnie ewenement tylko zdrowych. Oni byli bardzo sensacyjni, absolutnie. To sensacyjne, no, nawet nie oddaje tego, co się stało w zeszłym sezonie w Premier League. No i sensacyjnie też pierwszy na dlatego że niewielu stawiało, że ta drużyna będzie w stanie osiągnąć tak wiele i pokonać Sevilla w jednym z finałów. Ale mam zmienioną nowy trener, że zobaczymy, co się stanie na niesamowicie trudnego rywala na tej Madry. Więc no, na pewno sportowy trener się dzisiaj też nie dobra. Także krzyż rzymskokatolicki, proszę państwa, że tak brutalnie to radio tutaj wchodzi, ale to nie jest krzyż prawosławny, bo krzyż prawosławny ma dwie poprzeczki.